pączki, moje drogie. W dzisiejszym filmiku przychodzę znowu z malutkim holem do Was. Byłam znowu na zakupach. Znowu, ja wiem, powtarzają się te hola, ale tak, drobne, małe co nieco. A propos, byłam dzisiaj w Lidlu. Słuchajcie, wchodzi teraz dużo produktów firmy Cień. Są cienie, róże, podkład, szminki, błyszczyki, jakieś kremy do ciała, kremy do twarzy, chyba nie jestem pewna. Wiem, że jest żel do twarzy, żel peeling do ciała, dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Byłam, widziałam, na razie powstrzymuję się, ja się bardzo powstrzymuję przed zakupem różnych rzeczy, więc z takimi malutkimi holami do Was przychodzę. No ale dobra, do konkretów przejdźmy. Ja tu mam za sobą kilka rzeczy. A, i w ogóle mam rachunek. Powiem Wam od razu, jakie ceny były. Udało mi się. Wszystko mam? Chyba tak. Czekajcie, jeszcze tu coś. Wszystko. Dobra, zaczynamy. Rachunek w rękę. Gdzie to jest? Jest, już. Zakupiłam sobie maseczkę z zieloną glinką, kuracja tonizująca, bo skończyła się moja maska z Queen Helen, ta oczyszczająca, i szczerze powiedziawszy, to mam nawilżające, mam jakieś regenerujące, mam przeróżne inne maseczki, a żadnej oczyszczającej nie mam. I jeśli właśnie możecie mi jakąś polecić, to napiszcie mi. Oczywiście przymierzam się z powrotem do kupienia Queen Helen, bo tej miętowej Queen Helen, bo ona była dobra i duża, za taką dużą pakę 17 czy tam 19 zł to nie jest Bóg wie jaki pieniądz, w sensie za taką pojemność i za taki produkt tak dobrze działający warto dać tyle. Dobra, ale na razie rzuciłam się na maseczkę zieloną glinką, kuracja tonizująca z Deli, takie dwie saszetki, kosztowała ona 2,99. Zobaczymy. Z Deli powiem szczerze, to nie miałam jeszcze żadnych maseczek. Więc zobaczymy. Delia powraca znowu z kosmetykami. Ja pamiętam, moja babcia używała Delia. Zawsze miała szminki z Deli. Teraz z powrotem jakby wraca i pojawia się z różnymi elementami. No, z różnymi produktami. Ja posiadam na przykład taki rozpuszczalnik do lakierów, który jest bardzo fajny i tani. 5 zł to coś tam. No. Bardzo ciężko dostępna jest, ale ma fajne produkty. Tak słyszałam. Zobaczymy. Co jeszcze kupiłam? Colgate, właśnie. Colgate Sensitive Pro Relief. Zamiast tego mojego, co ja używam? Nie Signal, tylko Elmex. Elmex, tak? Używam teraz Elmex, no. Że ja mam wrażliwe zęby, no podobno to też jest na wrażliwe zęby, plus do tego whitening wybielające. Zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że podziała, bo już ten Elmex się troszkę mi przejadł, że tak powiem. Kosztował 10,99, więc cenowo złotówkę mniej niż Elmex. No. Pożyjemy, zobaczymy. Kupiłam też o właśnie, Bielendę. Łagodny dwufazowy płyn do demakijażu oczu. O dziwo kosztował 6,50. No to musiałam się pokusić, bo zawsze po 7, w naturze nawet 9,90. No to jest trochę drogo. Ja widziałam u nich na stronie, mają możliwość zakupienia online i cena tam chyba jest 7 zł albo 6, właśnie 90 czy 50, jakoś tak. Zastanawiałam się właśnie nad kupnem większej ilości. I, no wiadomo, za przesyłkę trzeba wtedy zapłacić, tak? No ale warto, bo jest naprawdę bardzo fajny. Słyszałam ostatnio, tylko nie pamiętam kto to. A już wiem. Nisiaks opowiadała o tym płynie dwufazowym z Bielendy, ale z bawełny, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że jest porównywalny, nawet lepszy troszeczkę niż Bioderma w zmywaniu makijażu. No to fajnie, ale cenowo o wiele mniej. Aha, cieszę się, że taki się spodobał. Jeszcze się tak czaję właśnie na tą bawełnę. Zobaczymy, co to za różnica. No ale na razie ten w zapasie musi być. Skończyła mi się odżywka moja z Eveline'u, ta 8 w 1. Postanowiłam, że będę musiała mieć jakąś też na zapas. O niej recenzja będzie.
Tak czy siak, no zakupiłam taką, tylko taka była, więc taką kupiłam. Też Eveline, też ma 2% formaldehydu, więc działanie chyba powinno być takie same. Taki lekko różowawy kolor ma i ona jest maksymalny wzrost paznokcia. No zobaczymy, czy to taki maksymalny. Z tym formaldehydem to chyba powinno być. Kosztowała, czekajcie, muszę zobaczyć. 8,90. Okej, moi drodzy, przepraszam za przerwę. Przerwa techniczna, że tak powiem. Miałam tu małego intruza. Dobra, kończąc. 8,90 odżywka Eveline. Jak mówiłam, będzie recenzja porównawcza z tamtą. Znaczy będzie recenzja o tamtej o 8,1. Co ja jeszcze? Aha, tu jeszcze mam pokazać. No tak. O tak, jeszcze tu. Zakupiłam jeszcze w tym sklepie, moi drodzy, bo mieli o dziwo całą półkę Eveline'u. No i zobaczyłam i od razu się pokusiłam. Koszt 14,99 na toż Volumix Fiberlast. Zachwała go Olimpia, którą serdecznie pozdrawiam, kochana. To już wygląda tak. Oho. Mój głos zaczyna. Nie wiem, czy widać sztuzeczka. Z jednej strony jest króciutka, z drugiej długa. Ja oczywiście dzisiaj się już nią maźnęłam, bo jakby to było. Ja wiem, ja mam swój ukochany tusz i na pewno go nigdy nie opuszczę, ale chciałam zobaczyć, co to za cudo, tak wszyscy chwalą, nie tylko Olimpia chwali. No chciałam zobaczyć, czy będzie spektakularny efekt. I powiem wam szczerze, że no raz go użyłam, tak, ale na razie to nie zrobił na mnie powalającego wrażenia. Dopięt nie dorasta koszowi zielonemu, oczywiście, mojemu ukochanemu. No ale zobaczymy, położyłam i powiem wam coś na ten temat. Dostałam w prezencie mineralny fluid nawilżająco-korygujący z Deli. Zobaczymy, nie wiedziałam, że Delia produkuje mineralne fluidy. Fajna opcja na lato. Fluidy mineralnej. No i dostałam też kurację matującą krem na dzień i na noc Soraya Beauty Therapy. 2 opakowania. Jakoś ostatnio mam wielkie szczęście i dostaję wiele próbek od pani w sklepach, w aptekach i tak dalej, i tak dalej. Co się rzadko zdarza, raczej próbek się nie udziela i tak dalej, i tak dalej, ale ja tutaj o dziwo dostałam i bardzo dobrze, przynajmniej, że tak powiem, przyszły klient może wypróbować i stwierdzić, czy warto kupić, czy nie kupić produkt, tak? Ja jestem na tak, jeśli chodzi o próbki, naprawdę, to człowiek kupuje nawet taką tanią rzecz, kupuje, a później jest zawiedziony i w ogóle nawet nie sięga nawet do tej firmy, bo jest już zawiedziony. Dobra, dalej. Dzisiaj zakupiłam sobie antybakteryjny płyn, który używam już od jakiegoś czasu. Nie wiem, co to jest za firma, chyba niemiecka jakaś. Antyseptic Tax? Jax? Taki turkusowy, za 4,49 chyba, w Carrefourze kosztuje. Fajna opcja, bo jego jest 500 ml. Chyba, jeśli dobrze kojarzę, to więcej niż powszechnego, że tak powiem, i znanego płynu antybakteryjnego do rąk, czyli wypadło mi z głowy. Co używałam wcześniej? Patrzcie, nie przypomnę sobie. No dobra, to wielki będzie napis, jak sobie przypomnę i sprawdzę w internecie. Tak więc to jest to samo, a taniej, więc 2 sztuki kupiłam od razu na zapas. Sprawdza się, jak na razie. Zakupiłam sobie dzisiaj dżinsy. W ogóle to dżinsy kupić to dla mnie to jest koszmar, słuchajcie, no bo to jest koszmar. Raz, że nie ma nigdy tego, co ja chcę, no to już pokuszę się na to, co jest, ale to, co jest, to też jest masakra. Robią wszystko na jedno kopyto. Jeden, że tak powiem, jedna jakaś, no może nie jedna rozmiarówka, bo kilka jest rozmiary, ale w ogóle wszystko teraz rurki są. Ja za rurkami za mocno nie przepadam. Ja uwielbiam na przykład moje ukochane dzwony. Dzwonów nie znajdzie człowiek, naprawdę. Już w tylu sklepach była mnie
prostu masakra. No ale dobrze, jak znajdę już wreszcie jakieś proste, bo kupiłam sobie proste, normalne, nie rurki, tylko proste, niezwężane, zwykłe, proste, no to też problem jest z rozmiarówką. Ja jestem dość szczupła, dość długie nogi mam, niestety na tak długie nogi rozmiar tutaj w talii jest olbrzymi, albo są rureczki strasznie wąskie, przy tyłku strasznie olbrzymim, nie wiem, naprawdę mierzyłam dzisiaj sporo spodni i nie wiem, czy są dziewczyny, jeśli są, no to super. Miło mi poznać dziewczyny ze szczuplejszymi nogami, że tak powiem, i dłuższymi nogami niż ja, i z większym tyłkiem, za przeproszeniem. No bo takie dżinsy były po prostu. Nie wiem, na kogo to się, no ale znalazłam. Ja powiem szczerze, nie patrzę nigdy na numerację, bo ta numeracja zawsze inna. No chyba, że się kupuje jakieś półwiekie markowe. Ja kupiłam jakieś takie zwykłe za 30-40 zł. Takie, wiecie, na co dzień do śmiekania, jakieś tam tu koło domu. Zwykłe, granatowe, nie wiem, czy będzie widać. O, proste, takie troszkę niby tu wytarte. Bardzo fajne, no zobaczymy, no. Parę razy się da radę ponosić, nie? Aż się spiorą, wytrą i podrą. No ale jest okej. Okay. Cieszę się, że w ogóle jakiekolwiek dorwałam dżinsy na lato. No i kolejną rzeczą, w której jestem po prostu od pierwszego włożenia zakochana, to są moje nowe butki, które kupiłam w CCC. Nazywają się Nylon Red, z firmy Nylon Red. Numer 37, bo ja taki noszę. Wyglądają tak. To jest niby tak, to jest skórka, bo patrzyłam nawet na opisie, że to jest skórka. Tu już mi się troszkę zadarła. Skórka z plastikowym gumą, bardzo mięciutkie. Wewnątrz jest płótno, więc będzie jakoś tam w miarę oddychać, nie kleić się stopa. Tutaj jest też skórzana podeszwa, dobrze mówię? No chyba tak. No maleńką skórką, czy takim jakimś... No skórką. Opa, już się tu zagniotło. Nie no. Widzicie, jakie miękkie? Dopiero co je kupiłam i noszę. Są przepiękne. Tak wygodne, że jak je nałożyłam, to stwierdziłam, że ja żadnych innych butów nie potrzebuję, że muszę je po prostu mieć. I już poświęcę, kosztowały 49,99, poświęcę te 50 zł dla tych butów, bo naprawdę, naprawdę warto. Były jeszcze różne inne, też mięciutkie, też wspaniałe, więc jeśli macie jakieś sklep CCC na blisko siebie, to radzę zajrzeć, zerknąć, bo naprawdę są fajne, miękkie. Ja wiem, że są mocno wycięte, ja nie lubię właśnie takich mocno wyciętych, bo moje palce wyskakują od razu, bo mam wąską stopę, nie utrzymują się. Są mocno wycięte, niby, ale jakoś w miarę się trzymają, znaczy w miarę, dobrze się trzymają. Może to ze względu na tą skórkę, czy co, no, są idealne, wspaniałe. Kolor wybrałam taki siwo-beżowy, coś takiego. Taki neutralny na lato, niestety nie było. Był czarny albo jasny beż. Jasny beż to tak zaraz będzie brudny, a to ma być dochodzenia, że tak powiem, do śmigania cały czas. Tak więc stwierdziłam, że taki kolor będzie najlepszy. No niestety nie mogę znaleźć butów w innym kolorze, na przykład w moim ukochanym czerwonym, bo gdybym znalazła, to bym na pewno też kupiła. Wszystko, nie wiem czemu robią teraz na lato właśnie w takich beżach. Czekajcie, muszę nałożyć je. W takich beżach. No ale jak robią, no to trzeba kupić. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tych butów. Polecam serdecznie. Dobra, to tyle. Tyle? Wszystko. Wszystko, jeśli chodzi o moje dzisiejsze i wczorajsze zakupy. No, ja pozdrawiam serdecznie, ściskam, całuję i lecę coś wziąć na gardło, bo mnie strasznie boli. Ściskam. Pa!